Święty, chcemy oddać Tobie całą tą niedzielę, abyś był uwielbiony, mój Święty. Cytuj Święty, do tego wiedza, cytuj Święty. Do nas które jest Bogiem, już w nich zamieszkiwało i rodziło swój owoc. Amen! Jak czytamy Pismo Święte, to wokół Pana Jezusa gromadzi się dużo ludzi. Wszyscy za Nim chodzą. Pamiętasz, Aurelko, nie? Wszyscy za Nim chodzą, szukają Go, bo Pan Jezus mówi dużo mądrych rzeczy, ale też wiele cudów czyni. I pytają Go, kim jesteś? Kim jesteś, że takie rzeczy mówisz, że takie rzeczy robisz? I my dzisiaj też pytamy Pana Jezusa, Panie Jezu, kim Ty jesteś? Kim Ty jesteś? Jesteś taki wspaniały. Na pytanie, kim jesteś, odpowiedział, że jest dobrym pasterzem. Jezus, jakim jest pasterzem? Dobrym pasterzem jest. A jakie są, czym się zajmuje dobry pasterz? Owieczkami. No ale jak się nimi zajmuje, jak jest dobry? Głaszcze, kalby, cytuli. I woła po biegu. I broni przed wilkiem, nie? Tak. Siobilku, lubię twoje owieczki, kocham. Więc woła wszystkie owce po imieniu. A one słuchają Jego głosu, znają Jego głos i idą za Nim. Ale Pan Jezus mówi dzisiaj w przypowieści też, że są owce, które nie znają Jego głosu. Ale On zrobi wszystko, żeby Jego głos poznały i żeby za Nim w końcu poszły. Kto to są te owieczki, Aureluś? Ludzie. Ludzie są tymi owieczkami. A dobrym pasterzem jest? Pan Jezus, a Jezus prowadzi do Boga Ojca nas wszystkich, tak? Pasie nas prowadzi do Boga. Mamy teraz przypowieści o dobrym pasterzu, co Pan Jezus mówił? Dobrze. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny. Owce słuchają Jego głosu, woła On swoje owce po imieniu. Aurelko! Gabuś! Gabusiu! Ucio! Kasiu. Kasiu, nie ruszamy, siadaj do kolegi. No co? Potem będzie zabawa. Potem będzie zabawa. Martuniu. A kiedy wszystkie wyprowadzi... Staje na ich czele. Owce zaś postępują za Nim, ponieważ głos Jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od Niego, bo nie znają głosu obcych. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje mnie znają. Podobnie jak mnie zna ojciec, a ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej zagrody. I te muszę przyprowadzić. I będą słuchać głosu mego i nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. To za co podziękujemy dzisiaj naszemu pasterzowi Aurelii? Dziękujemy Ci, że jesteś w naszym świecie. Dziękujemy Ci, Panie. Mamy komputer, zajmujemy nam bajki.
aby biegło u góry na podwórku. Dziękujemy Ci za niebo. Oddaję Ci życie swe, co? Ale trzymaj go ładnie. Okej. Oddaję Ci życie swe. Ty, Panie, wiesz, jakie jest. Za wszystko przepraszam Cię. Co było grzechem i złem. Oczyść, Panie, duszę mą. Zapomnij mi moje winy. Pasterz wie, jak ona i mamu! Mamy Tesla? Co powiedziałaś? Bardzo. Trzymać powietrze w paspisku! Wow! Gdzie idziesz? Do lasu? Mhm.